Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od jak dawna wspierasz? Słuchaj, od zawsze. 32 lata. To jest 32 finał. Ja pamiętam ten pierwszy, kiedy Agata Młynarska jeszcze prowadziła. Z takim zespołem, takim motywem głównym, przewodnim Wielkiej Orkiestry była taka piosenka zespołu Zdrowa Woda. Nikt już nie pamięta w ogóle o tym. To było tak bardzo dawno temu. Wiesz co, ja dorastałem z Wielką Orkiestrą. Mało kto pamięta, że ten finał, który wtedy się odbył, on nie miał mieć swojej kontynuacji. To miała być jednorazowa akcja. I zobacz, co się z tym wszystkim wydarzyło. Cudownie, nie? A czy ty na przykład miałeś kiedyś możliwość, albo zdarzyło się w twoim życiu tak, że faktycznie korzystałeś, bądź ktoś z twojej rodziny korzystał z tych sprzętów zakupionych przez Jurka Owsiaka i fundację? Zawsze to mówię, cała trójka moich dzieci korzystała ze sprzętów zakupionych przez WOŚP. I to zarówno z inkubatora, z nagrzewnicy, z różnych pomp tlenowych. Wiesz co, mnie to zawsze wzruszało, bo na różnych etapach moje dzieci były w szpitalu, także na tych etapie zaraz po urodzeniu. Wiesz, kiedy wchodzisz na salę, i widzisz tak naprawdę na każdym sprzęcie naklejkę Wielkiej Orkiestry. Jeżeli ktoś mówi, że to można by było kupić bez Wielkiej Orkiestry, bez tego wielkiego ruchu, to nie wie, co mówi. To znaczy, tak dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy szpitale, zwłaszcza dziecięce i nie tylko już później, dokonały tak wielkiego skoku cywilizacyjnego i sprzętowego skoku, że to naprawdę nie byłoby możliwe bez orkiestry. Bardzo cieszę się, że to mówisz, bo myślę, że coraz więcej Polaków otwiera swoje serca na pomoc i ty też wykorzystujesz swoją popularność do tego, aby nieść tutaj jednak pomoc, promować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy twoje pojawienie się w Dzień Dobry TVN właśnie tak trochę wpłynęło na tą na przykład rozpoznawalność? Wiesz co, dużo osób mnie o to pyta. Ja 20 lat jestem w mediach, w trochę innych wcześniej, tak? Bo zajmowałem się dziennikarstwem informacyjnym, więc na pewno widzowie serwisów informacyjnych to są czasami podobni widzowie do tych widzów, którzy oglądają programy śniadaniowe, w tym Dzień Dobry TVN, a trochę jest to taki zbiór rozłączny. Natomiast generalnie czy... Nie, chyba nie, wiesz, znaczy zawsze spotkałem się z bardzo miłymi, że tak powiem, spotkaniami, znaczy, miałem do czynienia z bardzo miłymi spotkaniami, dzisiaj też mam, kiedyś bardziej, jak mnie ludzie zaczepiali, to pytali o politykę, dzisiaj są mili, chcą porozmawiać sobie po prostu, czasami nawet o wakacjach, przybić piątkę, zrobić sobie wspólne zdjęcie i tyle. A jak pracujecie się z Ewą Drzyzgą? Czy już tak się dotarliście? No bo wiadomo, że jednak zmieniłeś parę, więc zapewne wyglądało to troszeczkę inaczej niż gdy pracowałeś z Małgorzatą Rozenek, bo każda z pań jest inna. Każda z pań jest zupełnie inna, każda z nich jest naprawdę cudowną osobą. Z Małgosią pracowało się super, naprawdę to jest fantastyczna dziewczyna. I do tej pory mamy bardzo fajny kontakt ze sobą, kumplujemy się, więc ten rok spędzony razem w Dzień Dobry jest też bardzo fajnym takim przyczynkiem do tego, żebyśmy dzisiaj naprawdę mieli bardzo fajną relację ze sobą. Ewa jest topem polskiego dziennikarstwa. To znaczy, ja się każdego dnia od Ewy uczę. Każdego dnia uczę się tego, jak rozmawiać. Pamiętajcie, niewiele osób już pamięta, zwłaszcza z tych młodszych widzów, że Ewa stworzyła jeden z najbardziej znanych i najbardziej cenionych formatów polskiej telewizji, czyli rozmowy w toku. Rozmowy, znaczy Ewa rozmawiała, wiesz, rozmawiała zarówno z panem profesorem, jak za chwilę rozmawiała z panią, którą ten pan profesor leczył, z tak zwanym normalnym człowiekiem, takim szarym człowiekiem z ulicy, żeby potem porozmawiać z kimś niezwykle ważnym, więc Ewa ma niebywałą umiejętność słuchania i rozmawiania z ludźmi i praca z nią to jest tak naprawdę ciągłe uczenie się i chęć do równania Ewie w umiejętności rozmowy, bo to jest naprawdę wielka szkoła. Jak wiadomo, my wszyscy potrzebujemy progresu i można powiedzieć, że troszeczkę taki progres ostatnio wydarzył się w życiu Roberta Stockingera, który pożegnał się po wielu latach z programem Dzień Dobry TVN. Trzymasz za niego kciuki? Bardzo i płaczę po nim bardzo. Robert jest fantastycznym człowiekiem, Robert jest fantastycznym dziennikarzem, człowiekiem o ogromnym warsztacie, który... Dla Dzień Dobry TVN był wielkim skarbem, ale Robert, każdy z nas ma pełne prawo i sama doskonale o tym wiesz, iść swoją własną drogą, zwłaszcza zawodową, rozwijać się. Zawsze za takie osoby jak Robert będę trzymał kciuki. Ja generalnie trzymam kciuki za ludzi, ale za Roberta wyjątkowo, bo jest to po prostu super facet. Dobry człowiek, super facet, świetny dziennikarz, człowiek, którego ambicje zawsze były zdrowe, to też jest bardzo, bardzo istotne i super, że znalazł teraz swoją drogę, na której tę ambicję może realizować.